Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymielewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii i człowieka. Sprawy trudne, ciekawe, ważne. W Panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zaglądam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to, skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, bo badają, wiedzą, bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić. Dzisiaj na warsztat wezmę jedną z najstarszych technologii nadzorczych, z którą nawet w Polsce jesteśmy oswajani, mam wrażenie, na każdym kroku, na każdym rogu ulicy, w każdym przejściu podziemnym, bankomacie, przebieralni na basenie, więc pewnie domyślacie się, o czym mówię. Tak, mówię o kamerach, o monitoringu wizyjnym. To temat, który lubi wracać raz na jakiś czas na agendę polityczną. Tym razem wyciągnął go, jak dla mnie, trochę z lamusa i sprowokował mnie do tego podcastu radny krakowski Łukasz Wantuch, który, nie wiem, obiecuje czy straszy, że już niedługo na każdej latarni w Krakowie pojawi się kamera. Mam nadzieję, że tylko jedna. No ja obiecuję, że dzisiaj nie tylko powiemy więcej o tych marzeniach krakowskiego radnego, ale przede wszystkim wejdziemy w sens, koszty, skuteczność i skutki uboczne monitoringu wizyjnego. A obiecuję, bo wiem, z kim będę rozmawiać. Jest ze mną człowiek do tej rozmowy idealny, Paweł Waszkiewicz, który badał kamery i ich oddziaływanie, skuteczność i doświadczenia ludzi z nimi na długo, zanim temat stał się politycznie modny. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Cześć. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0. Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon. Dziś jesteś doktorem habilitowanym nauk prawnych, uczysz na Uniwersytecie Warszawskim, jesteś specjalistą w zakresie kryminalistyki, a my poznaliśmy się 9 lat temu albo i więcej, kiedy Panoptykon organizował już chyba legendarne seminaria o nadzorze i byłeś naszym pierwszym gościem, za co jestem Ci cały czas wdzięczna i wzrusza mnie, że znowu wracamy do tego tematu. Tak, znamy się już dekadę przeszło. No i tak jak powiedziałaś, ten temat ma taką ciekawą trajektorię. Ma ciekawą, prawda? No my tutaj możemy snuć kompetenckie historie, ale czas chyba wrócić do przyszłości, którą projektuje Łukasz Wantuch. No, oby mu się to nie udało, szczerze mówiąc. Ja nie kibicuję tym pomysłom, ale przywołam w czym rzecz, bo nie każdy może słyszał. W Krakowie ma powstać wyjątkowy system monitoringu. Na początek na każdej latarni w Prądniku Czerwonym, to jest jedna z dzielnic, zawiśnie kamera, łącznie 3500 urządzeń. Rada Miasta na ten pilot, już sam pilot dała 3 miliony złotych, a więc rzecz ma szansę się zadziać. Docelowo okamerowane mają być wszystkie latarnie. Monitorowany ma być każdy centymetr kwadratowy przestrzeni publicznej, cytuję, łącznie 100 000 kamer. Do tego przyciski, które umożliwią wzywanie pomocy i głośniki, które będą wydawać polecenia ludziom. No i do tego jeszcze jakieś listę zapowiedzi o sztucznej inteligencji. Uwaga, cytat. System pomocy 112, bezpieczeństwo bez utraty prywatności, raz i na zawsze rozwiąże problem przestępczości. Nie czuję, że rymuję, a tymczasem radny mówi zupełnie poważnie. Pawle, jak patrzy na taki projekt osoba, która tak jak ty zna temat więcej niż od dekady i bada go? Niewątpliwie robi wrażenie rozmach pana radnego, ale też rozumiem, musi być zainteresowanych tym większa liczba. Jeden radny nie jest w stanie przeznaczyć takich środków i przepchnąć tego typu pomysłu. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie spoiler do całego naszego dzisiejszego spotkania. No niestety mówię to jako obywatel, nie ma możliwości zrealizowania tej obietnicy, jaka jest dana. Czyli nawet pokrycie takie pełne całkowite każdego centymetra kwadratowego przestrzeni publicznej jakiegokolwiek miasta. I to nie chodzi o to, że to jest Kraków, czy to byłaby Warszawa, czy to byłby Gdańsk, czy Białystok, czy Wrocław, czy jakieś miasto poza granicami Polski, nie jest w stanie wyeliminować przestępczości, zapobiec przestępczości, nawet na tych terenach, bo ktoś może powiedzieć, ok, ale chcemy tylko w miejscach publicznych. Mhm. Nie ma takiej możliwości i to potwierdzają zarówno badania prowadzone przy mniejszych liczbach kamer, ale na tych terenach, na których właśnie kamery działają i które obejmują, nie dzieje się tak, czyli kamery nie zapobiegają popełnianiu przestępstw. Też eksperymenty społeczne prowadzone w takim kraju, który, no nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby Polska była drugimi Chinami, też pokazują, że to nie eliminuje przestępczości kryminalnej. I tam rozmach jest jeszcze większy niż w Polsce. Zatrzymam cię, bo pojawiło się pierwsze trudne słowo, to może rozdzielmy to i dopowiedz proszę, czym to się różni? Jakie ty typy przestępczości w swojej głowie rozdzielasz i jak się mają do tego kamery jako narzędzie prewencji? Przepraszam, jeżeli tutaj jakiegoś użyłem skrótu myślowego. Mówiąc o przestępczości kryminalnej, odróżniam ją od przestępczości gospodarczej lub o przestępstw drogowych. Czyli i rozumiem, że o to chodzi panu radnemu, że chce wyeliminować. Te kamery nie mają na celu skłonić ludzi do tego, żeby nie oszukiwali urzędu skarbowego. No on mówi tak, mówi przestępczość pospolitą chciałby zredukować w zasadzie do zera i zaginięcia. Więc te dwie rzeczy pojawiają się wprost w obietnicy politycznej, jaka idzie za tym projektem. Mhm. Znaczy no, zaginięcie, samo w sobie zaginięcie nie jest przestępstwem. To, że ktoś... No, to jest zjawisko, które ludzi niepokoi, okay. Jest negatywne społecznie. No, jeżeli to zaginięcie jest związane z jakimiś oczywiście działaniami... kryminalnymi, to jasne. Znaczy to jasne w sensie, no, że to będzie... taka opcja, że zgubiło nam się dziecko w mieście i ewidentnie nas to niepokoi. Rozumiem, że dzięki kamerom możemy je po prostu natychmiast namierzyć, bo pod którąś latarnią jednak się zatrzyma. To ile czasu będzie... Znaczy nie chciałbym aż tak jakby, żebyśmy tak może skakali, bo to będzie bardzo, bardzo chaotyczne, ale tylko jakby odpowiadając na ten pomysł. Kamera na każdej latarni jako pomysł na odnajdywanie zaginionych dzieci. Tam pojawiła się liczba 100 tysięcy kamer. Jeżeli to jest tych 100 tysięcy kamer i chcemy prześledzić nagranie z tych 100 tysięcy kamer, to dziecko by zginęło z głodu, zanim byśmy byli w stanie je namierzyć. Przepraszam za takie porównanie, ale przejrzenie nagrań ze 100 tysięcy kamer, to nie jest 15 sekund, to nie jest kilka minut, a wciąż nawet najbardziej zaawansowane kraje nie dysponują technologiami takimi właśnie tymi inteligentnymi, o których wspomniałaś, które by pozwoliły... wykrywanie obrazu. Tak, które by pozwoliły na to, żeby od razu ustalić, gdzie to dziecko się zagubiło. Mieć, jak rozumiem, bardzo wyrafinowany system biometryczny już działający, w którym mamy zdjęcie człowieka i kamera ma również tak wysokiej jakości nagranie i działa w oparciu o ten sam system rozpoznawania twarzy, że potrafi nam połączyć, tak, obraz, który nagrała minutę temu z tym z bazy danych i nam jeszcze zamrugać na odpowiednim tam skrzyżowaniu. Tak, w mieście. Tak, tylko wciąż nie jesteśmy, to właśnie nawet w Chinach wciąż jeszcze nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe zarówno z powodów stricte technologicznych, czyli nie ma takiej technologii, która by pozwalała aż tak szybko przetwarzać takie ilości danych w czasie... Szczególnie obrazu, prawda? No szczególnie obrazu, no tak, no bo obraz, bo zwiększamy, tanieją kamery, więc kupujemy coraz lepsze, większej rozdzielczości, więc one produkują obrazy, które zajmują więcej miejsca. Natomiast druga rzecz, no to jest taka, że jest pewne ograniczenie fizyczne stricte, czyli no, kamery są instalowane gdzieś wysoko, żeby można było zidentyfikować, używając biometrii, która jest rzeczywiście możliwa do wykorzystania i jest wykorzystywana w wielu miejscach, ale wymaga współpracy osób zainteresowanych, czyli w tym przypadku to dziecko, przy założeniu, że mamy działający system, to jeszcze dodatkowo to dziecko musiałoby spojrzeć się na tą kamerę, nie mieć na twarzy szalika, nasuniętej czapki na oczy, czy jakichś okularów i wtedy dopiero ten idealnie działający system, którego nie ma, ale dopiero wtedy byłby w stanie zadziałać. No, więc jest to niemożliwe. Przestępczości. Mamy przestępcę, który musi włamać się do sklepu pod kamerą, bo kamera jest nad każdym sklepem, co powoduje wedle twoich badań i twojej wiedzy, że mimo jej obecności on to włamanie, tego włamania dokona, ewentualnie znajdzie sposób na obejście zabezpieczenia, jakim miała być kamera. Takim prostym podziałem sprawców przestępstw jest podział na sprawców zawodowych, których jest niesłychanie mało. To są ci, którzy żyją z przestępczości, to są ci, którzy planują swoje działania. I druga grupa, znacznie większa, to są sprawcy spontaniczni, którzy z jakiegoś powodu... Korzystają z okazji? Czasem korzystają z okazji, czasem są w grupie, najczęściej są pod wpływem jakichś środków. Mhm. Najczęściej to są młodzi mężczyźni w grupie pod wpływem jakichś środków. Okay. Także kiedy dochodzi do takiego perfect storm, wówczas coś się dzieje. Dzieje się przestępstwo. Te osoby, jak już każda osoba, która sobie zamknie oczy i wyobrazi grupę młodych, przez młodych rozumiem, od późnych nastu do środku 20 lat, mężczyzn pod wpływem alkoholu, oni raczej rzadko kiedy zastanawiają się nad konsekwencjami swoich działań. Czekaj, za chwilę odbierzemy komentarze od naszych odbiorców, że przesadzamy z tym uproszczeniem. Nie mówię, że żaden, ale statystyka o tym najlepiej świadczy, że to jest najczęstsza grupa sprawców właśnie tych przestępstw kryminalnych, właśnie niegospodarczych, nie tych przestępstw też drogowych, chociaż tam są nadreprezentowani na pewno, ale tych przestępstw kryminalnych, które dzieją się w przestrzeni publicznej, czyli rozbojów, pobić, bujek. Tak, bo oczywiście sfera domowa nam tutaj odpada, tam kamer przynajmniej jeszcze radni nie proponują, odpada nam wyrafinowana jakaś forma przemocy, jak nie wiem, zabójstwo na zlecenie, bo to są jeszcze inne historie. Mówimy rzeczywiście o potencjalnie stawką jest tutaj ta przestępczość pospolita? Czy to jest określenie, którego używa radny trafnie? Ono funkcjonuje? Znaczy, możemy, jest to, nie chcę się tutaj czepiać jakichś szczegółów, więc jakby tak rozumiem, że chodzi o tą przestępczość właśnie pospolitą, kryminalną, to co jest najczęściej uznawane za najbardziej dotkliwe dla mieszkańców. I tego się nie da wyeliminować? Nie da się na pewno za pomocą kamer. To jestem w stanie... publicznie oświadczyć, podpisać się pod tym i to nie są jedne badania, to nie są badania w jednym kraju. Mamy też takie w Polsce? Tylko, mamy kilka badań w Polsce i te badania, które były prowadzone i właśnie na początku istnienia Panoptykonu, czyli dekadę temu i badania, które były robione później, nie są pod tym względem optymistyczne. Ja pamiętam duży projekt badawczy Urbana z różnych państw europejskich, który też się temu przyglądał, prawda? Który nas inspirował do właśnie owego pierwszego seminarium, na którym byłeś gościem. I tam też pamiętam, że wnioski były mocno trzeźwiące. Tak, znaczy są przestrzenie i to też, żeby zachować uczciwość, żeby też to nie było ideologia z jednej, ideologia z drugiej strony, tylko żeby opierać się na wynikach badań. Są miejsca, w których instalacja kamer faktycznie działa. I teraz wracamy do tego podziału, o którym powiedziałem, na przestępców takich zorganizowanych, zawodowych, a tych spontanicznych. Dotyczy tych zorganizowanych, tych, którzy planują, tych, którzy działają z pewnym wyrachowaniem, można powiedzieć. Podnieść poprzeczkę, albo wręcz ich zniechęcić skutecznie. Tak, można doprowadzić do tego, że wybiorą inne miejsce działania, odstąpią od działania, i de facto będzie mniej tego typu czynów też. Czyli nie tylko dojdzie do takiego prostego przesunięcia, że to pójdą gdzie indziej, ale utrudnienie im w ten sposób działania prowadzi do globalnego spadku liczby przestępstw. Czy tutaj wystarczy kamera? Czy to wystarczy musi kamera, w parze z czymś jeszcze? Wystarczy kamera, ale te kamery muszą być w konkretnych miejscach instalowane, ponieważ te właśnie wyniki, które wskazują na to, że faktycznie możemy zapobiec jakimś typom czynów, dotyczą garaży i parkingów wielopoziomowych i przestępstw skierowanych przeciwko pojazdom tam się znajdującym i temu, co jest w tych pojazdach. Czyli jeżeli mamy parkingi, garaże wielopoziomowe, instalacja kamer jest tam działaniem niesłychanie skutecznym i sensownym. A przejścia podziemne i rozboje w takich miejscach? Już mniej. Nie. Nie, bo tam jakby rozbój, ten czynnik spontaniczny. Rozbój mamy najczęściej, znowu nie zawsze, ale najczęściej są to sprawcy, którzy albo intoksykowali się, czyli są pijani, albo potrzebem innych środków i działają bez zastanowienia, albo w celu wprowadzenia się w taki stan sami intoksykują się, wiedzą, że coś takiego chcą zrobić. I to nie są sprawcy zorganizowani wówczas. To nie jest on tylko tego typu sprawca wie, że żeby przełamać pewną barierę psychiczną którą użycia mamy przemocy. Jako ludzie wobec siebie. Mamy taką barierę. To nie jest dlatego właśnie alkohol koreluje z takimi zachowaniami przestępczymi, bo zmniejsza tą barierę. Poczekaj, czyli radni krakowscy powinni przenieść oś dyskusji z kamer na bary krakowskie, w których ten alkohol się leje i zastanowić się, czy może od tej strony nie rozpędzajmy się. Prohibicja się nie sprawdziła. To też wiemy, że się nie sprawdziła. Natomiast właśnie, jeżeli chcemy faktycznie doprowadzić do spadku tych przestępstw pospolitych, liczby ich popełnianych, to są inne środki, które działają. Kamery, trochę tak jak zaczęłaś mówić o tej trajektorii. Jakby wydawać by się mogło, że już zostało tyle na ten temat opublikowane, wyników badań. Już naprawdę wiemy wszystko, co było do sprawdzenia. Może nie wszystko, ale wiele na ten temat. Akurat jest to temat niesłychanie dobrze eksplorowany w różnych krajach. I też dosyć stary w tym sensie, że technologia może mieć oczywiście kolejne fazy modernizacji, ale zasadniczo działa podobnie. No, jest to jednak obraz nagrywany, tak jak mówisz, z góry, a nie z dołu, w mieście, w przestrzeni dostępnej wszystkim, które łatwo zhakować, choćby ukrywając się za pomocą czapki. Tak, znaczy to jest też dosyć zabawne, co wpływa na popularność tych systemów, ponieważ paradoksalnie najczęściej, kiedy mówi się o sukcesach monitoringu, pokazuje się nagrania popełnianych przestępstw. No właśnie o to chciałam cię spytać, bo może rzeczywiście z prewencją myślę, że powiedzieliśmy o tym już chwilę w naszej rozmowie. Chciałabym móc uznać, że mamy ten temat prewencji zaopiekowany. Są badania, są dane, pokazujesz, gdzie to może mieć sens, gdzie nie ma i dlaczego. A co z dowodami zbrodni? Bo Kasia, przepraszam, jeszcze jedną rzecz może, zanim postawimy kropkę na D. To jest właśnie ciekawe, zanim przejdziemy do tych dowodów i jak to ma być wykorzystywane. Byłem osobiście świadkiem tego, jak na jednej z konferencji monitoringowych w Polsce, która była organizowana przede wszystkim dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, ale tam też byli ludzie z innych środowisk. Stąd ja się tam też wziąłem i znalazłem. Natomiast jeden z szefów działu bezpieczeństwa w jednym z dużych polskich miast wprost przestrzegał swoich kolegów i koleżanki z innych miast, żeby przypadkiem w sytuacji finansowania z jakichś grantów rozbudowy kamer nie obiecywały. Nie podawali danych zmniejszenia przestępczości, bo tego nie da się osiągnąć. I mówił to publicznie. Jasne. Więc jakby ta świadomość, że tak to nie działa, jakoś w jakiś sposób przeniknęła też do środowiska praktyków. Pomimo tej jakby wręcz religijnej fascynacji, że monitoring nam to rozwiąże, to jest ta świadomość, że tak to nie działa, a jednak co i róż ktoś wyskakuje z takim pomysłem. Więc może spróbujmy zrozumieć, dlaczego to wraca, dlaczego to marzenie o bezpieczeństwie zrealizowane za pomocą niezwykle tanich, jak twierdzi radny Krakowski, chociaż ja bardzo wątpię, bo te koszty są całkiem realne, jakby to policzyć uczciwie, technologii prewencyjnych miałoby się zrealizować. Czy naszą wyobraźnię masową rozbudzają może w tym kierunku te nagrania właśnie, że widzimy nagranie przestępstwa, one wyciekają co róż do internetu, pojawiają się w telewizji, policja publikuje takie rzeczy, więc ludzie widzą, kamera złapała, w takim kolokwialnym sensie złapała, uchwyciła, że coś się stało. Rzeczywiście jest to paradoks, uchwyciła coś, co się stało, nie zapobiegła temu, ale może przynajmniej ukażemy. No i znowu dochodzimy do pewnego paradoksu, że nie jesteśmy w stanie, ze względu na to, gdzie te kamery są instalowane, czyli wysoko, więc nawet jeżeli są w stanie zarejestrować jakieś zdarzenie, to niesłychanie rzadko udaje się zidentyfikować te osoby. I Stwierdzono to najpierw w Wielkiej Brytanii, czyli kraju, który przez wiele lat dzierżył taką palmę pierwszeństwa na świecie, jeżeli chodzi o liczbę kamer globalnie, liczbę kamer na 100 tysięcy mieszkańców. Później został bardzo mocno pobity przez Chiny w tym wyścigu. Natomiast właśnie pierwsze wyniki pochodziły z Londynu, czyli takiego epicentrum monitoringu wizyjnego i okazało się, że nagrania z kamer są niesłychanie rzadko pomocne do identyfikacji sprawców, czyli w tym aspekcie dowodowym. Z czego to wynika? No, wynika to z tego, że to są zdarzenia dynamiczne zazwyczaj, więc nikt tam nie stoi długo czasu, nie przygląda się, nie patrzy się, gdzie są kamery, nie zdejmuje czapki, żeby się dobrze zaprezentować. I później też nie zostaje na tym miejscu, tylko zbiega z tego miejsca. I jeszcze pewnie warunki atmosferyczne, dzień, noc mają wpływ? Mogą mieć, ale to by mogło powodować takie przeświadczenie, okej, to będziemy mieli lepszą technologię, to ona nam to rozwiąże. No właśnie. Ale niestety tak nie jest. Jesteśmy oczywiście w stanie, ale nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby przestrzeń miejska była całkowitą pustynią, gdzie nic nie ma poza budynkami, a pomiędzy tymi budynkami tylko poruszają się ludzie, którzy mają zakaz zakrywania swoich twarzy. I są zdecydowani w tym, jak się poruszają. Nie tak, zatrzymują się, nie grupują się, nie intoksykują się w miejscach publicznych. No mogą się intoksykować wcześniej, gdzieś indziej, wychodzić później w miejsca publiczne. To też jest taka możliwość, zwłaszcza u tych młodych grup. Tak podobno się zdarza. Zmierzamy do zakazu domówek. Słuchajcie, nie idźmy tą drogą. Natomiast zawsze coś może znaleźć się pomiędzy kamerą a tym zdarzeniem. I znowu właśnie te nagrania, nawet jak są dobrej jakości, to bardzo często nie pozwalają nawet na porównanie z podejrzanym, zidentyfikowanym podejrzanym w tej sprawie. Konkretną osobą. Konkretną. Nie mówiąc jeżeli już jeszcze o nieograniczonej liczbie potencjalnych. Właśnie. Jakby stąd są w mediach społecznościowych co jakiś czas. To jest też ciekawe dosyć zjawisko, kiedy ludzie sami wrzucają nagrania. Szukam tego, kto ukradł mój rower. Właśnie. I niesłychanie rzadko udaje się coś z tym zrobić, zidentyfikować. Ja kilka takich najbardziej nagłośnionych spraw starałem się później ustalać, czy udało się zidentyfikować. Okazało się, że nie. I nawet, skoro jesteśmy przy Krakowie, to tutaj kłania się postać profesora Rusinka, byłego sekretarza pani Wisławy Szymborskiej, który został okradziony w miejscu publicznym, gdzie były kamery. I ta sprawa została niesłychanie... Chciał z tego skorzystać sam? Tak, chciał z tego skorzystać, ale tam zostały też udostępnione te wizerunki przez policję, przez właścicieli tego lokalu, w którym on został okradziony. I też inne osoby zostały okradzione. Ale chodzi mi o to, że to nazwisko powodowało większe zainteresowanie. Nie tylko w mediach społecznościowych. Żeby więcej osób mogło się zainteresować, zobaczyć, o, to może znam tego, kto tam okradł Rusinka, tak? Ale okazało się, że nie udało się identyfikować tych osób. No niestety, ja też tam były dosyć dobre znam. I to były dosyć dobre nagrania, tak poza wszystkim. To były nagrania w dzień, to były nagrania wewnątrz budynku i to były nagrania stosunkowo blisko. I rzeczywiście tam były te twarze widoczne. Oni nie patrzyli się wprost w kamerę, ale nie byli w żaden sposób zasłonięci, bo taki był też ich sposób działania, że udawali klientów, siadali normalnie przy stolikach i korzystali z tego, żeby okraść innych klientów, którzy zostawili na przykład portfele w kurtkach powieszonych na krzesłach. No rzeczywiście to są sprawy, które mnie też przyprawiają o duży taki dyskomfort psychiczny, kiedy czytam i w komentarzach, które my dostajemy jako Fundacja Panoptykon pisząc o tym temacie od lat, czy które ja słyszę od znajomych prawników, adwokatów, ogromną frustrację, kiedy są nagrania i nic z tego nie wynika, szczególnie dla człowieka, który został pobity czy poszkodowany. Więc to jest coś, co ja potwierdzam z obserwacji własnej, ale nie znałam badań i tego, jak to wygląda w skali kraju, czy w skali w ogóle poszukiwania przestępców. Oczywiście, jeżeli są te kamery, to zawsze powinna być próba, jakby z punktu widzenia pracy organów ścigania, próba wykorzystania tego i zarówno odtworzenia przebiegu zdarzenia, jak i identyfikacji osób, które brały w tym udział. Więc jak będzie tych 100 tysięcy kamer nowych, to na pewno... Będzie więcej poszlaki danych, jakiś. Tak, jakichś danych na pewno będzie więcej, tylko one będą oznaczały setki tysięcy godzin dodatkowej pracy, z małą szansą... Już policji, tak, osób, które nawet mogły być zajęte w tym czasie choćby pilotowaniem tego, co dzieje się na ulicach, albo co dzieje się na przykład, w krakowskich czy knajpach. Nie wiem, czy tam cywilów, czy kogoś innego, ale to będzie dużo droższe niż sam sprzęt wykorzystany. Teraz ta inwestycja właśnie wyceniana jest tam nawet, nie wiem, na 2 czy 3 miliony. Pilotażowa, docelowa to byłoby pewnie 50 milionów z samego sprzętu, a jak policzyć koszty przetwarzania obrazu, analizy obrazu, ludzi pracujących przy tym, to wydaje mi się niepoliczalne. To z tego, co czytałem z doniesień medialnych, koncepcja pana radnego polega na tym, że nie będzie potrzebna obsługa tych kamer. Bo będzie AI. To już nie wnikajmy w takim razie w mityczne użycie sztucznej inteligencji w tym projekcie, bo mało o tym wiemy. Ja tylko przywołam inny dla mnie taki pouczający przykład. Na pewno pamiętacie historię zamachów bombowych w Londynie, terrorystycznych zamachów sprzed kilku lat, to był 2005 rok. No to już jest kilkunastu. To już jest kilkanaście, o nie. Teraz się poczułam stara, bo byłam tam wtedy. Na szczęście się nie załapałam w tę okolicę, ale pamiętam, jaka była panika, żeby znaleźć tych ludzi. I rzeczywiście Londyn jako miasto mocno wówczas okamerowane postawił na analizę obrazu z kamer metra i autobusów i chyba po paru tygodniach pracy kilkuset osób udało się znaleźć nagranie, na którym ci ludzie autentycznie byli uchwyceni, jak jadą na miejsce przestępstwa. No, ale tylko... oczywiście wcześniej byli złapani i w zasadzie wszystko było wiadomo. Znaczy nie, no, to tak mówimy o tych pierwszych zamachach, no bo w pierwszych zamachach oni zginęli. I te pierwsze zamachy londyńskie, to było tak, że ich identyfikacja odbyła się tradycyjnymi kryminalistycznymi metodami. To znaczy udało się ustalić w tym śledztwie powybuchowym w wagonach metra i w autobusie, bo to były te pierwsze udane, 2 tygodnie później były nieudane, które miały bardzo podobny sposób działania był tych sprawców i jednych i drugich. I tych drugich rzeczywiście po kilku tygodniach udało się zatrzymać, natomiast w przypadku tych pierwszych najpierw udało się ustalić ich identyfikację, identyfikować ich na podstawie właśnie tego śledztwa powybuchowego, tych szczątków i tego, co zostało po zamachowcach w tych miejscach, gdzie zdetonowali ładunki wybuchowe, a później wiedząc już, gdzie szukać na podstawie biletów, gdzie oni wsiedli, wtedy dopiero udało się uchwycić ich, jak wchodzą na tą stację kolejki, a następnie też dzień wcześniej, jak robili taką próbę na sucho. Czyli to, co zrobili dzień później, zrobili dzień wcześniej, tylko nie detonując tych ładunków. To, o czym mówisz 2 tygodnie później, kiedy poszukiwano tych 4 nieudolnych tym razem sprawców, to doprowadziło z kolei do fatalnej pomyłki, śmiertelnej pomyłki. Zastrzelenie człowieka. Tak, człowieka, który został błędnie zidentyfikowany. Tak. Ale to znowu, nie przez monitoring. To też jakby, to nie jest jakby jakiś skutek uboczny monitoringu, tylko paniki, strachu, który zadziałał też na funkcjonariuszy. No właśnie, chciałam się trochę nad tym strachem zatrzymać i zapytać się o właśnie taką refleksję bardziej psychologiczną, psychologii społecznej może. Jak działa na ludzi, którzy uczestniczą w życiu miasta, boją się przestępstw, mają je na uwadze, na przykład nie wysyłając dzieci do szkoły samych, tak, odprowadzając je, obecność kamer, czy jakiejkolwiek innej technologii nadzorczej, albo nawet samej policji. Czy my wiemy coś o tym, jak już zupełnie serio zmienia się percepcja miejsca, czy ono jest bezpieczne, czy niebezpieczne pod wpływem takich inwestycji, bo to jest też jedna z tych krakowskich fantazji radnego Wantucha, że ludzie będą się czuli bezpieczniej, a więc będą działać inaczej. Na przykład będą korzystać z transportu miejskiego bardziej niż samochodów, więc korki znikną. Czy taka pętla zwrotna, która powoduje, że czujemy się bezpiecznie i funkcjonujemy wobec tego inaczej, lepiej jako społeczeństwo, ma oparcie kiedykolwiek może mieć w tym, jak działa prewencja kryminalna? Mogłoby mieć 15-20 lat temu. Może przegapiliśmy szansę. Nie no, przegapiliśmy szansę o tyle w przypadku kamer, że obecnie zainstalowanie niesłychanej liczby nowych kamer może nawet nie zostać zauważone przez mieszkańców. Przez większość mieszkańców, moim zdaniem, nie będzie zauważone. Tak przywykliśmy do obecności kamer, że nie rejestrujemy ich już, absolutnie. To musiała być technologia, która nie wiem, pomalowanie ich na jakieś jaskrawe kolory, zainstalowanie jakiejś sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo może przez te megafony powinien być powtarzany komunikat. Jesteście bezpieczni. Jesteście bezpieczni. Dzięki właśnie radnym waszego miasta. Głosujcie na nas w kolejnych wyborach. Wówczas ludzie by zwracali może na to uwagę. Obecnie nie ma takiej szansy. Jak robimy takie proste ćwiczenia czasem ze studentami, żeby mieli policzyć kamery w ciągu dnia jakiegoś określonego, przez które pole przechodzą, zazwyczaj po 100 przestają i są bardzo zdziwieni, kiedy omawiamy to ćwiczenie. Bo wcześniej ich nie widzieli. Tak, bo wcześniej ich nie widzieli, nie zwracają na nie uwagi. Wiedzą, że są, ale nie zwracają uwagi. A co by było, gdyby rzeczywiście mieli na każdej latarni nie tylko kamerę, ale też przycisk do uruchomienia jakiegoś komunikatora z władzami, z policją, jak rozumiem, jak domniemuję z tej historii. Znowu wracam do krakowskiej fantazji o bezpiecznym mieście. I mogliby współpracować, mogliby sygnalizować, że coś się dzieje. Czy myślisz, że taka formuła, w której człowiek przechodzień zaczyna być również trochę agentem tego systemu bezpieczeństwa i zaczyna z nim współpracować, mogłaby zadziałać dobrze, czy mogłaby zadziałać dokładnie odwrotnie, na przykład tak, żebyśmy się w jakiś sposób trudny do wyobrażenia dzisiaj dyscyplinowali albo karali za, nie wiem, sikanie na ulicy albo picie na ławce? No, jeżeli są to wykroczenia lub przestępstwa, to może czasem takie dyscyplinowanie społeczne miałoby jakieś zalety. Mówiąc o tych przyciskach, które powiadamiają służby, to jest bardzo dobry pomysł na miejsca, które są szczególnie zagrożone. Czyli na przykład przystanki autobusowe, jakichś autobusów nocnych, stacje kolejek. W tych miejscach tego typu rozwiązania sprawdzają się. To znaczy dużo łatwiej może być nacisnąć taki przycisk niż wyciągnąć telefon, wybrać 112 i zacząć dzwonić. Więc nie słyszałem o pomyśle, może gdzieś był realizowany, natomiast nie słyszałem o takim eksperymencie ani instalacji takiego systemu w skali miasta, ani w skali dzielnicy. Znam takie rozwiązania właśnie w miejscach szczególnie niebezpiecznych i zazwyczaj to są jakieś środki transportu albo takie stacje przesiadkowe. I tam jest to fajny pomysł, bo pozwala czasem anonimowo, to nie musi osoba, która akurat doświadcza, jest pokrzywdzona jakimś czynem, naciskać tego przycisku, tylko może jakaś osoba trzecia też nacisnąć, nie ryzykując, że wyciągnie telefon, zostanie zidentyfikowana jako ten, który właśnie dzwoni na policję. Więc jako pomysł na rozwiązanie tak, skala, mam pewne wątpliwości. Mam pewne wątpliwości, bo wydaje mi się też, że bez połączenia tego z systemem kamer nie będzie sposobu na odsiewanie fałszywych zgłoszeń od prawdziwych. No, o ile rozumiem pomysł, właśnie te konkretne, one byłyby połączone, ale to cały czas jednak jest pewna fantazja niezrealizowana, więc może nie wgłębiajmy się w to, co by było gdyby. Ja natomiast kojarzę badania, które i prowadziliśmy w Panoptykonie kilka lat temu i też czytałam o tym w innych badaniach, ten efekt w postaci takiego poczucia zwolnienia z odpowiedzialności za reagowanie u ludzi, który rzeczywiście może wystąpić, jeżeli czujemy, że sytuacja jest obserwowana i ktoś inny powinien zareagować, tak? A więc jest kamera w przejściu podziemnym albo na przystanku, trwa bójka albo trwa jakiś akt przemocy, ja mijam tą sytuację niebezpieczną dla mnie i mamy dodatkowy pretekst, żeby nie zareagować, bo oczekuję, że ktoś inny to zrobi. Czy tego byśmy się mogli obawiać? Znaczy, to jest niestety to rozmycie odpowiedzialności. Wystarczy coś małego. Wystarczy kamera, wystarczy to, że jest ochroniarz w jakimś miejscu. I my jako ludzie mamy tendencję do uwalniania się od tej odpowiedzialności. Stwierdzenia, że ktoś inny w takim razie płacę podatki, płacę za jakąś usługę. To jest przykład osiedli zamkniętych, między innymi, gdzie tego typu podejście jest, gdzie one są chronione, więc tym się powinien zająć ochroniarz, tym się powinna zająć administracja, nie ja. Umywam tego ręce. Widać to jest na wielu badaniach, gdzie większa liczba osób, które obserwują jakieś zdarzenie, odwrotnie proporcjonalnie wpływa na podejmowanie jakichś działań, czyli dużo lepiej, mówiąc kolokwialnie i w takim uproszczeniu, jest stać się, doznać jakiegoś urazu przy małej liczbie obserwatorów, tam, wtedy mamy większą szansę, że ktoś... do nich i poprosić o pomoc. Większa szansa jest, że ktoś nam pomoże. Natomiast kiedy to się dzieje w miejscu publicznym, gdzie jest więcej ludzi, to każdy przyjmuje obecność innych jako potwierdzenie tego, że a, nie jest potrzebna ta pomoc, b, gdyby była potrzebna, to, ktoś inny by już to zrobił, c, jak jest tak dużo ludzi, to na pewno ktoś ma przygotowanie lepsze, no ja się tak bardzo śpieszę, praca, rodzina, inne obowiązki. Słuchajcie, to jest apel do nas wszystkich. Nie myślmy w ten sposób, nie ulegajmy temu, ale pamiętam nasze własne badania w Panoptykonie na temat właśnie interakcji ludzi, kamery, gdzie respondenci 40% odpowiedziało nam, że uważa to za zaletę monitoringu, że nie musieliby reagować, więc to jest coraz bardziej świadomy też proces, który mnie osobiście chyba najbardziej stresuje w kontekście obecności kamer w przestrzeni miejskiej, że one nas, no, jeszcze bardziej uszczelniają te nasze przepływy między sobą i nas znieczulają. Znaczy kłopot z mojej perspektywy jest też taki, bardzo realny, że o ile często sprawcy zdają sobie sprawę z tego, ci właśnie w jakiś sposób zorganizowani, że na przykład kamera nie sięga w dane miejsce, jeżeli to szykują, to zwykli ludzie mogą oczekiwać, czy czuć się niepotrzebnie zaopiekowani przez operatorów w sytuacji, kiedy tak nie jest. To jest przykład między innymi tych atrap kamer, kiedy w wielu miejscach, nie tak dawno rozmawiałem z zaprzyjaźnioną osobą, która po włamaniu wymyśliła, że zainstaluje sobie atrapy kamer. No i przekonywałem, że no to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, bo ani nie odstraszy nikogo, zwłaszcza włamywaczy, którzy są grupą profesjonalną, a na innym poziomie nie jest w stanie niczego nagrać. Nawet tego, jak to przebiegało. Już nie chodzi o identyfikację, ale jak to przebiegało, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Więc kiedy coś takiego instalujemy w przestrzeni publicznej, to obywatele, osoby, które znajdują się na takim obszarze, uzyskują obietnicę, która jest absolutnie niemożliwa do zrealizowania. No dobrze, panie doktorze, habilitowany kryminologii, tak łatwo nie uciekniesz przed odpowiedzią na pytanie, no to w takim razie co robić? Bo krytykujesz, myślę, zasadnie i w oparciu o dane kamery jako środek słaby prewencji, o ile w ogóle. Gdybyś to ty dostał budżet, którego żąda Łukasz Wantuch w Krakowie, z pytaniem od prezydenta dużego miasta, nie wiem, Zdanowskiej, Trzaskowskiego, Michalskiego, co robić? To co byś doradził? Jak poprawić poczucie bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwo w mieście? Pani prezes, zacząłbym od tego, żeby postarać się zidentyfikować faktyczny problem. I to jest klucz do wszystkiego, ponieważ czy problemem po pierwsze jest faktyczne niskie bezpieczeństwo, czyli faktyczne zagrożenie ze strony osób, które napadają, dokonują rozbojów, włamują, biją. Czyli jest to jakieś wykroczenie, co się dzieje, czy też problemem jest niskie poczucie bezpieczeństwa, bo to są... Percepcja. Tak, odbiór mieszkańców, ludzi, którzy przebywają w danym terenie. To jest jakby klucz do tego, żeby pójść dalej, bo błąd, który jest najczęściej popełniany, nie tylko w Polsce, chociaż to nie wiem, czy to jakoś będzie działać uspokajająco, jest taki, że osoby, które podejmują w tym zakresie decyzje, niesłychanie rzadko, powtórzę, opierają się na twardych danych. Czyli nie tylko mówią, co powinniśmy zamontować, co powinniśmy zrobić, żeby było bezpiecznie, ale na starcie nie identyfikują problemu. Mimo że te dane, jak rozumiem, policja posiada. Posiada policja, posiadają inne służby, można przeprowadzić dodatkowe badania wiktymizacyjne, żeby dokładniej to określić, bo jak wiemy, statystyki policyjne nie są idealne. Nie każdy zgłasza to, co mu się przydarzy. Na przykład. Nie każde zgłoszenie jest rejestrowane tam, gdzie zarejestrowane być powinno. Jest wiele problemów, ale to jest na pewno jakieś źródło. Czyli to powinien być punkt wyjścia. Czy percepcja, czy faktyczne? Jak faktyczne, to jakie i gdzie? Wtedy wiemy już, co chcemy rozwiązać. Jeżeli problemem tak naprawdę są osoby pijące alkohol, a nie osoby... I to ich się chcemy pozbyć z Krakowa. I to ich chcemy się pozbyć z jakiegoś miasta, to innych środków będziemy używali niż na zwalczanie... Żeby podać przykład z innego dużego miasta europejskiego, które miało ostatnio ciekawy pomysł, ale też spotkało się z dużą falą przestępczości, to byli sprawcy, działali na skuterach, dokonywali rozbojów. Podjeżdżali i wyrywali, obezwładniali, odjeżdżali szybko. Jeżeli tego typu mamy problem, to inaczej reagujemy niż na problem ekshibicjonizmu parkowego. Więc to powinien być punkt wyjścia, a niestety najczęściej osoby, które podejmują decyzje, opierają się na swoich poglądach, wyobrażeniu albo na takich danych anegdotycznych, albo do mnie przyszli tacy wyborcy, moi wyborcy zgłosili, że to jest problemem. Okej, ilu było tych wyborców? Tych wyborców, nawet jeżeli było 10, to w okręgu wyborczym, który ma 100 tysięcy mieszkańców, to jest promil promila, więc dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie wcześniejsze, żeby nie porywać się na muchy z czołgiem, żeby adekwatne środki zastosować. A mamy w Polsce problem z bezpieczeństwem? Już tak zupełnie na marginesie tematu monitoringu? Faktyczne? Coraz mniejsze. Jakby nie jest tak dobrze, jak pokazują statystyki. Ja kojarzę wykresy dotyczące miast, zaś tego, że Warszawa jest w jakiejś zupełnej czołówce, jeśli chodzi o bezpieczeństwo miast europejskich, a na pewno światowych, ale nie wiem, na ile one oddają całokształt kraju. W dużej mierze oddają. To znaczy jesteśmy, to jest może niepopularne i to jakby każda osoba, która padła sama ofiarą jakiegoś wykroczenia lub przestępstwa, może powiedzieć, a co on tam wie, tam siedzi sobie, wymądrza się. Bo to jest ciężkie doświadczenie, wiktymizacja. Natomiast jesteśmy w ogonie państw rozwiniętych, jeżeli chodzi o przestępczość. Czyli nie tylko to, co jest w statystykach, ale też w badaniach anonimowych, wiktymizacyjnych, które co ileś lat są realizowane, okazuje się, że jest popełnianych u nas dużo mniej wszystkich praktycznie przestępstw. To są badania z ofiarami przestępstw. To są badania na populacji ogólnej, które mają za zadanie sprawdzić, jaki odsetek populacji padł ofiarą przestępstwa i jakie to było przestępstwo. Dzięki czemu jesteśmy w stanie zweryfikować, w jakim zakresie, jaka jest ta tak zwana ciemna liczba przestępstw, czyli tych, które są niezgłaszane. Te badania są anonimowe, te badania są na dużych próbach, no i one pokazują, że pomimo tego, że statystyki właśnie nie oddają rzeczywistości, to jesteśmy niesłychanie bezpieczni pod dwoma względami. I w stosunku do innych państw, i w stosunku do tego, co działo się w Polsce jeszcze kilkanaście lat temu. Lata 90., przełom 90. i 2000. Jest przez osoby z branży organów ścigania nazywane dzikim zachodem. Bo rzeczywiście wówczas rozboje, pobicia, bójki, tego było tyle, że nikt nie był w stanie tego nawet podejmować wykrywania i wyjaśniania. Natomiast obecnie, nawet jeżeli są miejsca, gdzie jest to problem, to jest to dużo mniejszy problem. To wychodzi też, fajnie to wyszło w takich badaniach po 10 latach, które prowadziłem wśród studentów na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pierwsze były robione właśnie na początku, 2003-2004 rok, a drugie 10 lat później. I też te wyniki na małej próbie, to nie była próba ogólnopolska, to nie była próba nawet warszawska, tylko próba studentów Uniwersytetu Warszawskiego, okazało się, że zarówno faktyczne bezpieczeństwo, jak i poczucie bezpieczeństwa dramatycznie się zmieniło in plus. Więc to jest Zdaję sobie sprawę, jest to niepopularny pogląd. Dla polityków bardzo trudna do przyjęcia informacja. Przykro mi, że ją wrzucamy, ale wrzucamy ją z premedytacją właśnie teraz, bo z tego co wiem, toczy się w Krakowie nadal dyskusja o tym wyjątkowym projekcie wdrożenia monitoringu w mieście. Oby skończyła się ona mądrymi konkluzjami i jak najoszczędniejszymi wydatkami na ten cel, tak myślę, o ile w ogóle. Zachęcam tych, których to interesuje, do odwiedzenia strony panoptykon.org, gdzie raportujemy, co tam się dzieje i publikujemy również naszą opinię, a ja dzisiaj powoli zmierzam do zakończenia naszej rozmowy. A czy mogę coś jeszcze? No, nie odmówię. Znaczy, bo pytałaś się o te rzeczy, ja tak powiedziałem, od czego należy zacząć, ale żeby to wybrzmiało, że to nie była próba też uniknięcia, że nie ma takich metod. Są metody, są programy prewencyjne, których... skuteczność została zweryfikowana wielokrotnie i jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej, to może powiem tylko o dwóch. Bardzo skrótowo. Pierwszy, oświetlenie. Politycy notują. Poprawa oświetlenia przynosi praktycznie zawsze poprawę i bezpieczeństwa, i poczucia bezpieczeństwa. Świetnie, możemy zadbać o design naszych miast. Tak, tam są pewne wątpliwości. Od razu należy o tym powiedzieć, że pojawił się taki ruch przeciwników oświetlania miast, dowodzący, że to może wpływać na cukrzycę, na choroby nowotworowe. Tylko to sygnalizuje. Natomiast jeżeli chodzi o przestępczość, na pewno i zostało to dowiedzione. Tak, rozumiem też, że nie chodzi o to, żeby świecić nadmiernie wielkie billboardy, tak, i jakieś ogromne powierzchnie świecące, tylko o to, żeby po prostu było jaśniej. Tak, chodzi o oświetlenie miejsc publicznych, tak, żeby właśnie... To wpływa, faktycznie działa i na sprawców potencjalnych, i na potencjalne ofiary. Mówię potencjalnych, ponieważ nie popełniają tych czynów. I druga rzecz, która działa w przestrzeni publicznej, ona związana z pracą organów ścigania, to jest dokładnie zaplanowana służba patrolowa. To nie jest odkrycie Ameryki, natomiast znowu, niesłychanie rzadko się z tego korzysta, żeby przeprowadzać analizę tak zwanych ognisk przestępczości, czyli tam, gdzie faktycznie dochodzi do popełniania przestępstw. Bo to jest na mapie miasta, to są zazwyczaj punkty, w których ta przestępczość się gromadzi. To nawet nie jest dzielnica, którą w przypadku Krakowa niech będzie tak, gdzie ma być zainstalowany monitoring. W przypadku Warszawy to zapewne byłaby Praga Północ, taka osławiona złą sławą, chociaż statystyki tego nie potwierdzają, natomiast ciesząca się taką sławą. Na mapie tych złych dzielnic, tak zwanych, zazwyczaj to są jakieś skrzyżowania, są punkty, gdzie dochodzi do tych czynów. I przekierowanie tam służby patrolowej, sprawienie, żeby nie w samochodzie, tylko pieszy patrol pojawił się na kilkanaście minut, tam jest minimum 11 minut według badań, i po prostu tam był. Dużo bardziej efektywne niż przeglądanie nagrań, które zajmie dwie godziny. Okazuje się, że wpływa prewencyjnie. I wpływa prewencyjnie nie tylko na te miejsca, ale też na całe otoczenie, ponieważ okazuje się, że taka obecność, nie przejechania, to zwracam uwagę, bo to nie jest służba patrolowa polegająca na tym, że przejeżdża, tak, na sygnale przejeżdża albo zatrzyma się i funkcjonariusze przez okno poproszą jakichś tam młodzieńców, że podeszli i się wylegitymowali, ale takie połączenie obecności trochę z community policing, czyli z tym, że ci funkcjonariusze, jak tam się pojawią, to nie schowają się w notatnikach i w smartfonach, tylko porozmawiają z ludźmi, ale są też widoczni. Dajesz niepopularne, bo ambitne i trudne, tak po ludzku trudne zadania, ale ja to biorę. Gdybym była politykiem, to bym notowała naprawdę to, co mówisz i byłoby to tańsze, na pewno skuteczniejsze. Bardzo dziękuję, Pawle, za to, że się spotkaliśmy i mogliśmy porozmawiać o tym, co teraz rozgrzewa wyobraźnię nie tylko polityków, ale też, myślę, frapuje i słusznie frapuje wyborców. Ja zawsze czekam na komentarze, o czym chcielibyście, żebyśmy rozmawiali tutaj z naszymi gośćmi, na waszą informację zwrotną i sugestie, a nawet pytania. Dzisiaj bardzo dziękuję, mówiła Katarzyna Szymielewicz, a moim gościem był Paweł Waszkiewicz. Dziękuję bardzo. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.